Siema, jestem to wjazd 253 odcinek sezonu 7. To co chyba już pokazywałem, ale mogę jeszcze pokazać jeszcze raz, jeśli ktoś nie widział. Tu mi strzeliło. Teraz mam prosto monitor jeden już swój, naprawiam MSI, że mam prosto już z linią główną, więc posłucham się prosto. To było już widać nawet, ale ten bardziej zachodzi w tym Samsungu, bo nie jest po prostu z boku bardziej. No to mówiłem o tym ramieniu, to jest akurat słuchawki, żeby mieć już głównie to co słyszę, to co mówię, żeby mieć zaciszony głos, Minecrafta i takie tam. Dokończamy pewnie tutaj tak magazynu. Hej, no takie tam pokaduszki, to co wszystko robię, to tam robię nad nim, który mamy już dzień nawet. Już tego nie sprawdziłem, który mamy dzień. I nie, F3. 31 już mamy tak naprawdę dzień, a my dopiero zaczynamy rozkręcać się pod względem tego co robię. Maybe not, maybe tak, po prostu trzeba to wszystko dokończyć, zrobić ten magazyn, pójść jeszcze na 4 jaksy, 4 po prostu musimy się to kopać. Pójdźmy się do Netherite'a, ale nie wiem, czy TNT będziemy robić, czy będziemy... Można by spróbować, to jest takie nie... To jest mało niby... Mało farmienia, to jest dużo, bo... Albo zrobię coś takiego jak... Farmę creeper, ale no to... W sumie... Jako taką farmę, takich kurczaków, czy coś w stylu, to jak tam, no to... Da się to robić, to jestem, ale... Nie chcę tylko na odcinkach robić, tak by to było... To co buduję, to co mogę budować na odcinku, to nie zajmie powiedzmy 100 odcinków ponad, czy takich tam rzeczy, powiedzmy, dobra, 10-15 odcinków zajmie mi tyle nagranie tego całego nagrania i to tyle będzie, więc o to mi bardziej podchodzi. Teraz miałem wcześniej zciszony głos, bo mi nie wiem jakim cudem Windows mi ciszył mikrofon, ale jestem troszeczkę jakby od niego daleko i zbiera mi też dobrze głos, więc picuś. Więc no, nie wiem, tyle na pewno drewna nie starczy, drewno potrzebujemy trochę dużo już. Ale słychać, jeśli mówię, czy nie, to mnie się podoba wreszcie, bo mogę mieć jakąś grę, gdzie nie mogę ściszyć akurat w tej chwili, a to im coś takiego ściszy na, powiedzmy, kiedy rozmawiam, kiedy nie, kiedy mówię po prostu. Chociaż mam po prostu monitor, bo widzę, że mam już po prostu monitor, to jest fajne. W tym stopniu, że mam już po prostu monitor, ten. Potem na troszeczkę mam podwyższone pod starym mikrofonem i tym. Jednych od kamerki czy od moich okularów, ten. Przecierania tym. Tyle potrzebowałem. Taką chusteczkę mam, więc zadziałało. I opadnie mi teraz, nie ma jak opaść monitor mi, więc no. No trochę waży chyba. Z dwoma monitorami to te ramię trochę waży. A jeśli bym usunął jedno ramię. Jeden monitor z tego ramienia, no to znowu jakby powróci tyle, że to nie opadnie tak szybko, ale niby te ramię, które mam, to 26 cali maksymalny monitor, a ja mam 27 cali i jeszcze zakrzywiony dodatkowo, więc no jest jakoś inaczej w tą stronę, ale chyba będzie o krowy chyba. Już będziemy mogli już dawno rozmnożyć to, wiadomo. Na razie tego wszystkiego nie mam. A żeby magazyn kończy ten cholerny magazyn już po prostu. Tak, ten magazyn tak zanudza już mnie, że o. To nie starczy, no już jeszcze 15. Nie to. Maksymalnie to. Ktoś powinno starczyć, jeśli nie, no to ile jeszcze? Nie, to na luzie już starczy. Pod względem tego, ile zużywam. A, blokowana woda. Dobra, już odblokowana woda. Dajmy to do końca, jeśli zostanie, to zostanie. Będziemy mieć następne pomysły. To możemy 3 do końca zrobić już. Nie wiadomo, ile zabraknie, ile nie. Oj, ale nie tak stawianie. No tak to ja nie chcę. Czyli jeszcze zostaną mi po tym nagraniu 2 odcinki i mam 15 odcinków nagranych, to później je zmontować przez 10, zacinam na YouTube'a, też będzie chyba na czerwiec chyba, tak?
A nie, na maj. Sorry, przepraszam bardzo, na maj będzie to już. Myślę, będą to już odcinki maj na czerwiec. I tak dalej. Jeżeli mam 15, czyli niby 5, maksymalnie 10 odcinków brakuje mi do maja nagrania, czyli. Ale śmiesznie. Mój kolega kiedyś powiedział, że po co taki robi zapas, youtuberzy inaczej robią. Każdy na sposób youtubera, czy po tym próbowania być youtuberem, jest na sposób tego, jak można produkować film, jak można go zrobić, jak po prostu może usiąść i tak dalej. Ja może jestem młody, ja nie mam takiego czasu o usiądzę tyle i tyle godzin, powiedzmy na to, żeby nagrać odcinek, albo robić zacięcie, te wszystkie. Ja robię po prostu dla fanów, próbuję jakoś zmontować tam, żeby nie było takie mech, takie odcinki, tylko jakieś te, że coś tam robi, coś tam próbuje. A że kolega ma problemy, to już jego sprawa, de facto to już, to, że to nie jest moja sprawa. Pierwsze, on nie nagrywa, on kiedyś nagrywał, teraz nie nagrywa, to on powinien nawet głos swojego nie dawać, bo nie nagrywa, nie wie jak to jest teraz na YouTubie, nie wie jak to jest teraz z tym nagrywaniem, więc najlepiej by się zamknął, to bym mu powiedział, że nagrywasz na kanał, no chyba nie, nie nagrywasz, masz kanał, nie używasz go, a mówi, że nie pójdę tak robić, to jest moja sprawa jak ja robię, jak ja nagrywam, a nie jaka kurna sprawa. To jest takie, no to powiedzieć, ale nie mówiłem mu, tylko chciałem mu chyba, że ja inaczej, chyba tam, że każdy to był nagrał, może 2 czy 3 odcinki, ja inaczej nagrałem inaczej, po prostu umiem inaczej nagrywać i chyba coś takiego powiedział, nie wiem, nie pamiętam teraz szczerze, ale nie wiem, on jakby nie rozumie tego, że każdy człowiek jest inny i on niech nie uważa, że on jest tylko bóstwem tego, co może zrobić, to kurna, czuć się, że o, ty musisz tak nagrywać, ty tak. No to co, on rządzi kurna? No nie, nie rządzi. Jesteś człowiekiem, ale nie, on jakby nie rozumie tego, że powiedzmy, ja inaczej nagrywam, każdy YouTuber inaczej nagrywa, każdy swój sposób nagrywania, swój, tak powiedzmy, po prostu, powiedzmy, tak. Ta osoba tak nagrywa, ta osoba inaczej, inna nagrywa. I on się ma tak traktować, powiedzmy mnie, nie wiem, jako kolega, czy powiedzmy. No to jest hejt, to myślę się bardziej, ale. Po co ty, kurna, kolego, robisz, jeśli ty nie nagrywasz na YouTube'a? Miałeś kiedyś nagrywać. Nie nagrywasz teraz. I mówisz, że jeśli robię, to zacznij sam nagrywać. Później mów, że o, jak ładnie mi wyszło i tak dalej. Zacznij nagrywać, to wtedy zobaczysz jak to jest. Nie będziesz teraz uciął swoje ja, że ty wszystko wiesz, ty zawsze wszystko wiedziałeś, więc powinieneś bardziej wiedzieć, gdzie jest ta droga, jeśli będziesz mówić takie rzeczy. To będzie powiedzmy krócej, ale o. Ja tu tutaj. Nie, to będzie tak. A będzie chociaż naświetlało mi tamtą stronę już. I no, no to chyba jest to w tą stronę. To tyle co miałem mu. Jakbym miał powiedzieć, no to niech rozumie tę intencję tego nagrywania. I powiedzmy. Zacznie nagrywać. Niech zacznie powiedzmy. Robić te odcinki, po prostu nagrywać, montować się, później może dodać muzykę, takie tam wszystkie produkowate rzeczy, a nie robi tego, więc nie wie jak to jest na nagrywaniu i może, że a wszystko wiem, nagrywałeś kiedyś, ale ci pomagałem. Myślałem, że grafikę kiedyś zrobiłem, a tu kiedyś. I teraz tak się wypinasz, to spoko. Ale jeśli masz tylko swoje ja nadawać, że ty wszystko wiesz, ty wszystko umiesz, to se mów tak po prostu, mów to ja, to twoją opinię gdzieś tak naprawdę teraz, bo nie nagrywasz odcinków, nie wiesz jak to jest na kanale YouTube, jak musisz się utrzymać, czy nic nie spartoliłeś, czy tego nie zrobiłeś, takie.
Okej, rozumiem, że to tam nie zrobimy jednego. On się przypierdziela to, co ja robię, a nie. Ten tak. Jak się tak będziesz przypierdzielać, to niech on sam nagra. Odcinek nie powiedzmy zmontuje, powiedzmy, dobry głos był, dobre audio, dobre FPS-y na. A, nie wiem, wolę. I tak dalej. Niech on takie coś zrobi, że mamy 60 FPS Full HD i tak powiedzmy. Jak to powiedzieć, można jeszcze. Ja po prostu dobrze nagrywał. Jeśli dobrze nagra, wszystko będzie ok, to może. Jeżeli czegoś takiego nie robisz, tylko swoje ja narzucę, że ty to umiesz, ty to, no to nagraj, spoko. Dasz mi później na linka na pewno swój kanał, bo to w sumie twojego nie mam zapisanego i mi zobaczymy, jak to wyjdzie, jak z tym nagraniem i tak dalej. Jeśli dobrze, no to spoko, a jeśli źle, no to no nie masz u mnie tego mówienia, że o, to wszystko umiesz. Bo czy tylko jedna rzecz, że ja znagram powiedzmy 2-3 miesiące na co pas, nawet mogę 10, nawet mogę sobie rok nagrać z pasu. Co jak to jest u mnie, jeśli ja mogę, powiedzmy, jeśli mogę nagrywać odcinki i mogę powiedzmy nawet ten zapas tak sobie powiedzmy nagrywać, no to spoko. Mogę mówić, że tak zapas jest i tam dalej, że mówię, że o coś takiego nagrywam. Widzowie to oglądają czasami, jeśli YouTube nie ucina zasięgów, ale to jest YouTube, YouTube zawsze ucina zasięgi i to co było chyba śmieszne, nie wiem, chyba w mojej szkole podstawowej, że no chyba jest suby, bo tyle masz subów, a masz mało oświetleń. To jest niepewne, że taki zwany YouTube ucina zasięgi, powiedzmy mi, takim osobom mogą nie nagrywać, a to jest dla mnie taka trochę mała pasja, więc to co mogę, to co robię, to jest zależne, nie jest dla mnie już zależne, że YouTube mi ucina zasięgi, tylko próbuję i to tylko powiedzmy niszczy od środka sobie Google YouTube'a, no to już nie moja wina. Mnie to nie zależy, ja sobie nagram po prostu dla zabawy, dla chęci tego, że coś mogę robić, że coś mam jakieś tendencje, to mam, mogę po szkole sobie robić i tak dalej, że mogę sobie ponagrywać. Jeszcze się z tego niż, że miałbym mówić, to mi nie wchodzi, to już muszę usunąć od razu. Jeśli mi coś nie wyjdzie, ucinam sobie film trochę, dotykam te tamte te części, to tyle, a nie. On będzie narzucał to, że nagrałem powiedzmy 3 miesiące nagrywam, że muszę nie nagrywać. Nie. To znaczy, że ma ktoś przerwę, czyli ja, tę kilkumiesięczną nawet. To znaczy, że jeśli coś tylko baluje powiedzmy albo tylko na lekcjach, próbuję po prostu jeszcze nagrać odcinki na następne miesiące, na następne te. Próbuję to wszystko, ja to wszystko robię. Jeśli powiedzmy nie mówię, a dobra, nie wychodzi, no to tego nie zrobię i koniec, kropka. Ja to robię jak mogę, w jakimś stopniu, jakim mogę to robić. No to nie oznacza, że nie mogę to robić, ale nie muszę. Robię to z własnej woli, a nie z jakiejś przymuszonej, że ktoś mi każe nagrywać. Ja sam z woli to nagrywam, a nie. Nie powiedzmy, nagrywam z przymusu, jakiego mi dają, kurna. Dobra, teraz zrobiłem na 4, żeby były tylko. Dobra, tyle. Tyk, tyk. Ile mamy tutaj? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra. Po jednym. Nie jadą. Zostało 4 krowy i dużo młodych. No i młode urosną, się wszystkie znowu rozmnoży i będzie znowu tak. W pętle szło, aż wszystko zrobimy tutaj. Jeśli wtedy to wszystko zrobimy, no to już tam niedużo zostanie do roboty. Na razie nie robię, bo muszę na razie zrobić te wszystkie potrzebniejsze rzeczy. To tutaj, to tu. Co to tak ma dwa razy więcej. Tak jak mogę teraz, nie wiem, na odcinkach zrobić, spróbować niby, a to nie wiem, czy mi wyjdzie. Bo mogę nagrywać te, nie nagrywać. Farmę kurczaków zrobić, ale żelazo, nie mam tu już żelaza, już mi się kończy właśnie prawie, że żelazo, że te robię żelazo temy. Nie robię tych diamentowych, powiedzmy, awcze, robię coś jeszcze tutaj na tym, na tych odcinkach, powiedzmy buduję ten magazyn, powiedzmy w tylu odcinkach, a nie powiedzmy w tylu, ja się będę to robił tam. Mogą nagrać nawet te godzinne odcinki, tylko musiałbym montować, to będą 3 odcinki tak naprawdę po 20 minut to zrobić. Tu cięcia, tutaj cięcia, wymontować.
i sprawdzić, w którym momencie zakończyłem, później tam wrócić i 20 minut tamtym sprawdzić odcinku i też uciąć i tak dalej. To jest też trochę zabawy na tym, że coś takiego muszę to zrobić, coś takiego nagrać, więc to jest zależne ode mnie, jeśli jak ja nagram, bo ja mogę pozwolić się nagrywać sobie i po prostu chyba nagrałem i oznaczam w folderze albo gdzieś sobie oznaczam, że już tyle mam nagranych i tyle i to mnie oświadcza tylko w tym, że mam powiedzmy nagrane, to będzie 13 też ten odcinek, powiedzmy nagram i mam 15 odcinków nagranych, potem 10 zmontuję, bo po 10 zawsze montuję odcinków, zrzucam na YouTube'a i powiedzmy następne nagrałem odcinki, to jest tak się zapętla to, że nagrywam odcinki i później to znowu robię. Czyli powiedzmy mam nagrane powiedzmy 13 teraz będę miał z tym odcinkiem i zaraz później kolejnego dnia usiądę 2, powiedzmy albo 3 nagram. To mam to powiedzmy, o powiedzmy mam 16 odcinków, powiedzmy nagram jeszcze te 4, później będę miał 20 odcinków. Zmontuję powiedzmy 10 odcinków, wrzucę na YouTube, nagram 5 odcinków, powiedzmy i znowu zacznę montować 10 odcinków. To jest zależne wtedy ode mnie, jak nagrywam, jak montuję. To tyle, to chyba tak powiedziałem w skrócie to, co mam trochę do niego żal, że on nie nagrywa. Nagrywał kiedyś, bez głosu. Kiedyś miał chyba jeden kanał, gdzie był głos i jeśli pokazałem jego kanał, to on się dziwi, nawet nie pamięta e-maila czy coś w tym stylu i teraz jaki on miał głos, to był każdy przed mutacją, przed tym wszystkim miał taki dziecinny głos, że tam był piskliwy, coś w tym stylu. Nie powiem, że nie, ale jakby jeszcze ten kanał się jakimś styl zachował, że jeszcze widać ten kanał na YouTubie i on nie został chyba usunięty, nie wiem, nie patrzę teraz na jego kanał, jako kanał. Ale nie wiem, należy czy on nie usunął już czy coś w tym stylu, nie wiadomo. Muszę się sprawdzić, bo mam chyba go w subskrypcjach, bo mu go zasubowałem po prostu, żeby nie było, żebym miał. Ale to chyba później no, miał kiedyś i mówi, że o jakie mam zasięgi, o jakie ty. Ale no chyba coś takiego kiedyś mówi, że miał wyższe zasięgi ode mnie, ale kurna, niech on zrozumie jedną rzecz. To jest YouTube. YouTube albo daje ci, albo ci daje, pozycjonuje na pierwszych miejscach i ty masz o 10 milionów wyświetleń, powiedzmy masz tyle subów i tak dalej. Albo YouTube macie po prostu gdzieś i musisz sam sobie zapracować na tym, czy się uda utrzymać ten kanał, czy nie. To jest od ciebie wtedy żelazne, po prostu nie mogę się teraz wysłowić po prostu. Że po prostu, jak to powiedzieć, bo teraz nie mogę się wysłowić, że po prostu ty utrzymujesz kanał, podtrzymujesz go jakoś jak możesz, ale to podtrzymuję ten kanał, tak to jakbym mał ci na mi YouTube zasięgi, to co elo, ja spadam i to tyle. Nie, to jest moja pasja, jakbym mi zależało tylko na zarobkach teraz, ja mówię, że to są wydatki u mnie, no to poko, ja sobie zbieram, ja wydaję, on po prostu wydał sobie na grę, gdzie wydałem raz 33 zł i też mam takiego skina i takiego. Spoko, ja też mógłbym wydać, no mam też 3 tych, ale jeśli teraz poprawiam sobie powiedzmy monitor, że mam na środku, de facto mam powiedzmy, nie wiem, tylko monitor, który mi zachodzi za monitor, a nie jest typowo z boku, no to wolę wydać 20, nie, 80 zł, gdzie będę mógł mieć jakby to wszystko, powiedzmy mieć po prostu to co mogę, czyli mogę powiedzmy, nie wiem, po prostu te lepsze sobie zmienić, powiedzmy ustawienie monitora, takie tam ma chyba jeden monitor dalej, więc nie wiem jak to jest z dwoma monitorami, czy nad trzema. Jeśli miałbym trzy monitory, takie tam te wszystkie te monitory, to mógłbym powiedzieć, że dobra, rozumiem to, że ona nie wiem czy ma drugi monitor nawet, nie wiem czy on by miał miejsce na drugi monitor, powiedzmy u siebie. Jeśli miałbym, no to niech ma i zobaczymy czy ogarnie, jeśli musi tu patrzeć, tu i tu. No i to czy nie ma, powiedzmy, nie do końca odcinka, jak jest u mnie się już do końca odcinka. Niech na takie sytuacje popatrzy i popróbuję, to zobaczymy. Ja mi się tam szkielety respią, z oświetlenia to wszystko. Chciałem mieć to wszystko do oświetlenia. Jeszcze aczantowany. Czy? No chyba cię szkielet pokięło. Dobra. Ja, już nam się kończy po prostu normalny odcinek. Na luzie, nam się już kończy odcinek. Mówiąc tam wszystkim.
A tutaj jeszcze miałem patyki. A, no co widać. Ja z pinkoliem trochę tą sprawę. To tutaj dam jedno. I sadzonki. Mam tutaj sadzonki, a co, bo mogę, powiedzmy. Takie tam te wszystkie. I no, co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.